Polsce rap nie ma, czy też nie miał się tak źle. Był Leroy, Han Solo, Soku oczywiście i tego poczucie humoru. Jasne, tam do jakichś zagranicznych wykonawców może im jeszcze daleko, ale i tak jest nieźle. No ale jest wybitna aleja sław najgorszych polskich raperów. Tylko żeby było jasne, materiał w dużej mierze ma charakter humorystyczny i powyciągam naprawdę wielkie badziewia, więc docencie proszę moje poświęcenie, bo musiałem to przesłuchać. Jak lista powstała? Przeglądałem listy najgorszych raperów i wybierałem tych, w trakcie których poczułem największe zażenowanie. I jak się domyślacie, lista jest bardzo wybitna, że tak powiem. I wiem, dlaczego najwięcej takiego badziewia wychodzi właśnie z rapu, bo w Polsce jest to gatunek bardzo dresiarski i patologiczny. Jest popularny wśród patologii, o tak. A nasza polska dresiarska patologia jest bardzo oderwana od rzeczywistości. W przeciwieństwie na przykład, nie wiem, do wykonawców popu, którzy albo donoszą sukces, albo znikają, czy też rockowców, bo wiecie, jak jakiś band rockowy gra słabo, to nie gra słabo, tylko niszowo. Dobra, zaczynamy z tym rapem. Funky Filon, czyli Filip Rakowski, zadebiutował jako raper w piosence Tyle słońca w całym mieście, która ukazała się na płycie Natalii Kukulskiej Autoportret z 1999 roku. W ramach promocji singla grał w trasie koncertowej u boku Kukulskiej po Polsce i poza granicami kraju. Do piosenki tej powstał również klip zrealizowany przez Bolesława Powicę. W 2005 roku wydał on drugą autorską płytę zatytułowaną Pan Fiko. Album promował singlem Mała Chinka z gościnnym udziałem aktorki Kai Paschalskiej. Zarówno piosenka, jak i teledysk wzbudziły falę kontrowersji ze względu na swoją treść i formę. Polska została w niej przedstawiona jako kraj rasistowski, przy czym muzycznie piosenka utrzymana jest w bardzo lekkim, dyskotkowym stylu. Kilka stacji telewizyjnych i radiowych odmówiło promowania tej piosenki, natomiast klip do piosenki stał się szybko jednym z najczęściej pobieranych i przesyłanych plików w polskim internecie. Co z tą piosenką jest nie tak. Jest po prostu tragiczna, humor jest tak drętwy, no na przykład posłuchajcie. W Polsce żyją, nie jest to przypadkiem, za chlebem przypłynęły kiedyś statkiem, albo może samolotem, to chyba miałem nie o tym. No wow, pogratulować chwytliwego zwrotu akcji. Zresztą posłuchajcie tej piosenki. Za chlebem przypłynęły kiedyś statkiem, albo może samolotem, ale chyba miałem nie o tym. Rogal DDL, reprezentant prawilnego ulicznego rapu. O gościu zrobiło się głośno jakieś 2-3 lata temu. Nie zdałem z trzeciej do czwartej klasy. No tak, wiemy. Jest to chyba kulminacja wszelkich stereotypów na temat polskiej patologii, jakie istnieją. Race, motory, kominiarka, nieuctwo, alkoholizm, przemoc, kije bejsbolowe, bieda i to wszystko w takim pseudoagresywnym klimacie. Wiecie, walić wszystkich, pozabijam wam, jestem najtwardszy i tak dalej. Jest tam pewna fascynacja przestępczym świadkiem, ale nie takim przestępczym świadkiem, że panowie w Mercedesach w garniturze pracują w wielkich bankach, tylko takim przestępczym światem nic nieznaczącym, stadionowym, który bardziej śmieszy niż przeraża. Oczywiście póki się nie ma z nim do czynienia, bo tych pseudogangsterów to trzeba wytępić jakoś. No, Rogal DDL, kapujecie? Rogal DDL, bonus BGC. People PKS, Łysy PKO, Rudy BKK, Kalosz OMG, Kaczy WMG. Nie, no nie, no jaki Rudy? Jaki Rudy? Młody BKK, no przecież mówiłem. Po drugie, czemu on ma jakiś różowy worek na głowie, a ja się w tym czarnym ciepło w ogóle pocę? Pierdolę, to do kosmetyczki idę. Dobra, to posłuchajmy. Rogala, Boże, nie no serio, to ja będę, nie wiem, parówka GKS, jak mnie to bawi, Rogal DDL. Abrakadabra to spada na blok, włączam mikrofon, widzisz ta soki. Lech Roch Pawlak. Popularność zyskał przede wszystkim dzięki filmom w internecie. Jeden z najbardziej kontrowersyjnych raperów z podziemia. Jego rap jest bardzo specyficzny. Według większości osób zabawny, ale według innej części ludzi dziwny. Lech Roch zawsze improwizuje. Innym istotnym faktem jest to, że często naśladuje rap w języku francuskim. Kluczowe jest określenie naśladuje, bo do francuskiego to tutaj daleko. 3 listopada 2008 roku Lech Roch wystąpił w programie telewizyjnym Rozmowy w toku, gdzie zarapował jeden ze swoich utworów. Ciekawe, czy rapuje w języku migowym. No właśnie, to nie jest tak, że on rapuje w jakimś języku, tylko rapuje jakieś przypadkowe słowa, które nie istnieją, które brzmią w jakimś tam języku, że się kojarzą z jakimś innym językiem, tak?
J'ai les papas en face à mi, que ton aime, elle s'est levée. Szukam tytu lepaka di osowi. PK, czyli Piotr Kukulski, syn Jarosława Kukulskiego i brat Natalii Kukulskiej. Czy mając taki start, można zwalić własną karierę? Można. PK to polski 50 Cent, tyle że 50 Cent wyglądał tak, a PK tak. Za chwilę usłyszycie kawałek Rice Ya Cup i wsłuchacie się w ten prawdziwy amerykański akcent. Joanna Krupa pozazdrości normalnie. Damus, Jelago, Ferrari, Testarossa, Diamonds on the Travessa, Ride the Roller Coaster. Już wiecie, że brzmi to żałośnie, a teraz taka prawda. Przecież angielski z innym akcentem brzmi świetnie. Właśnie cała magia angielskiego jest taka, że można śpiewać czy rapować bardzo twardo i brzmi to dobrze, a nie naśladować akcent. Wtedy brzmi się po prostu śmiesznie. Znacie południowoafrykański Die Antwoord? To jest ciekawie brzmiący angielski z popieprzonym akcentem. Czemu czegoś takiego nie można zrobić w Polsce? Flows on hosta, wow, dark control, ninja skupu doktorów. Ja wiem, że RP angielski jest jednym z 11 urzędowych języków, nie zmienia to faktu, że mało brytyjsko czy amerykańsko to brzmi. Sowa. Sowa to jest gwiazda, przykład wielkiego beztalencia, ale z wielkim dystansem. No, kto nie zna dziś hitu, dziś w klubie będzie bang. Jest po prostu fatalny, jest tak zły, że wykracza poza skalę, ale widać, że on wie, że jest słaby i to wykorzystuje. Także jest tak zły, że aż dobry, albo tak dobry, że aż zły. No, Sowa stał się legendą, no. Dziś w klubie będzie bang. Ej, dziś w klubie będzie bang. Dziś w klubie będzie bang. Ej. Ważka G. Życie ostre jak maczeta, o Boże, jakie to jest zabawne, mówię wam, po prostu musicie to zobaczyć. Przeanalizujmy to choćby fragment. Zjazd samochodów rodzinnych, pewnie jakiś piknik. Jakbym już widział gdzieś taki obrazek. Poza tym pick-up w Polsce równie dobrze mogą sobie kupić jacht mieszkając w Warszawie. Taki sam użytek. Dobra, dalej. Gdy się powaliłem 2002 w pom... 2002, debilu. Ogarniacie tego chudego, który łazi cały czas za Ważką? Taki przydupas, co wszystkich zaczepia, później trzeba go bronić. Nie no, obejrzyjcie całe. Ubaw jest naprawdę porządny, mówię wam. Do dziś aktualne. Kula. O, i kolejna legenda. Jest to bardzo zabawne, ale kurczę. Nawet trochę smutne, bo wiecie, taki gangsterski rap nie jest chyba najlepszy dla rozwoju dziecka i właśnie ci pseudoraperzy, wiecie, ulica, HWDP, JP, maczeta i tak dalej, a później wychodzi patologia jak ostatnio na przykład w Warszawie. Faktycznie, gangsterski rap był swego czasu niezwykle popularny w Kalifornii. Ta fascynacja niebezpieczeństwem, takim życiem na krawędzi przyszła do Polski, tylko w Kalifornii. Gangi zostały dawno rozbite, a dziś został klimat, a Polacy zaś klimatu w tym nie mają, a mają blokowe realia, które chyba nie najlepiej wpływają na dzieci. To zresztą jest dowód. Teraz my tu zaczynamy, ale się nie damy, bo to ja kula, który pokazuje wszystko, co się da, ale nie sprzeda, bo... Bonus BGC, jak podaje jeden z najważniejszych i najbardziej rzetelnych polskich portali. Polski zawodnik MMA, raper i legendarny wojownik z Łazarza, znany ze swoich spektakularnych sztuk walki oraz muskulatury. Bonus BGC swoją karierę rozpoczął w Poznaniu na łazarskim rejonie jako raper i zawodnik poznańskiego klubu Association Elite Combat Elite Stowarzyszenie Bojowe. Twierdzi także, że swojego słynnego luja ogłuszacza nauczył się pod okiem trenerów norweskiego Trondheim. Prawda jest taka, że jest on przybyszem z innej galaktyki. Kawałek na łazarskim rejonie stał się kultowy wręcz, ale znowu to samo, promocja patologii. No tutaj bonus jej nie szerzy, ale sam nią jest i robi się z niego gwiazdę. Nagrywa mu się teledyski, wysyła na jakieś, nie wiem, patologiczne gale MMA. Czemu ktoś na to w ogóle pozwala? Ogólnie odnośnie fame MMA powinno się tego zakazać. To jest promocja patologii. W ogóle według mnie, żeby ktoś mógł zawodowo walczyć, powinien mieć papier ukończenia kursu trenerskiego sportu walki, zaświadczenie o niekaralności. Myślę, że to by ograniczyło w dużej mierze patologię. Na łazarskim rejonie nie jest kolorowo, czasem zapija się smutki i bywa chillautowo. Na łazarskim rejonie bieda tutaj piszczy, nie ma... Tiger Bonzo.
Wiecie, ja nie ogarniam, o co chodzi z tą postacią, chociaż już tyle lat jest on obecny. Albo on robi to wszystko celowo dla jaj, albo jest chory psychicznie, no bo kurde, naprawdę się nie słyszy. Przekaż i będzie koniec z wami. Zawsze ja będę wygrawał niż... A tak swoją drogą, dla mnie jest tylko jeden prawdziwy Tiger. Ten na pyta.pl. Boże, jaki to jest debil, jak ja go uwielbiam oglądać. Pyta więcej Tigera, koniecznie. Nie umieszczam pierwszego miejsca, bo nie wiem, kogo tutaj umieścić, a miałem dylemat, czy może kogoś z tych patusów, którzy nagrywają pod mostem, może Multiego albo kamerzystę, czyli beztalencia promowane przez dzieciarnię na YouTubie. Dajcie znać, kto według was jest najgorszym raperem w Polsce. Czekam na komentarze. Trzymajcie się, cześć.